Cześć, witam Was w dzienniku Terapeuty i chciałem poruszyć temat, który często w rozmowach z kursantami, z również kolegami fizjoterapeutami bywa określany jako nieciekawy, nudny, jako temat, który nigdy nie będziemy się zajmować. Taka część pracy terapeutycznej, która przez wiele osób bywa opisywana jako nieciekawa, nie chcemy jej wykonywać, nie chcemy jej robić. Tym tematem jest układ limfatyczny, limfa i ogólnie drenaż limfatyczny oraz taka powiedzmy praca płynowa. Nie ukrywam, że moje podejście do pracy z obrzękami, do pracy z drenażem i z limfą było bardzo podobne. Też uważałem, że nieciekawe, też nie widziałem zbyt wielu korzyści z pracy limfatycznej. Natomiast to się zmieniło. Przez wiele lat zmieniałem podejście do pracy z limfą i z płynami. Zmieniło się moje spojrzenie na to zagadnienie i chciałbym Wam powiedzieć, dlaczego tak się stało. Chciałbym Was zachęcić do tego, czym jest praca limfatyczna, jak pracować z układem limfatycznym i tak naprawdę szeroko rozumianą, powiedzmy, mechaniką płynów, płynami w naszym ciele i przedstawić to zagadnienie tak, żeby każdy mógł dla siebie, dla swoich pacjentów znaleźć w tej pracy coś, co warto byłoby zastosować. Można powiedzieć, że temat bardzo na czasie, bo dla większości z nas limfa i układ limfatyczny kojarzy się przede wszystkim z odpornością, w rzeczywistości tak jest. Natomiast szereg jeszcze innych ważnych funkcji układu limfatycznego, takie jak Regulacja poziomu płynu w naszym organizmie, transport tłuszczu, transport produktów przemiany materii to są takie zadania układu limfatycznego, które musi dobrze spełniać, po to, żeby nasze ciało gdzieś tam dobrze funkcjonowało. Tak jak wspomniałem, wiele osób, z którymi rozmawiam, wypowiadając się na temat drenażu limfatycznego, mówi nie, bo to jest nudne. To mi się nie podoba, zdać i zapomnieć. Ja nigdy pacjentów nie będę przyjmował takich, którzy wymagają drenażu. Ja przy tym zasypiam. Wiele lat się zastanawiałem, dlaczego tak jest. Gdzieś tam pamięcią sięgnąłem do swoich czasów, kiedy ja się uczyłem drenażu. I ja też się przy tym nudziłem. Potem zacząłem się zastanawiać, co się zmieniło, że teraz inaczej podchodzę do tej pracy. Zmieniło się przede wszystkim to, że pracuję na żywych pacjentach, na takich, którzy mają rzeczywiste problemy przede wszystkim obrzękowe, na pewno wzbogacił się warsztat różnych technik, różnych podejść do tego, żeby zastymulować układ limfatyczny do pracy, żeby te płyny w ciele pacjenta lepiej, lepiej krążyły, żeby nie było zastojów i szeregu dolegliwości, które mogą być właśnie związane z zastojami limfatycznymi, żylnymi, czy tak naprawdę z wszelkimi zastojami płynów w naszym ciele. Po co pracować w ogóle z limfą? Po co pracować z płynami? Jeden z moich dobrych kolegów kiedyś taki bardzo dobry przykład mi powiedział. Wyobraź sobie, że przestajesz sprzątać w swoim domu. Więc jakiś czas wszystko gra. Jakiś czas te nieposkładane ubrania, niewyniesione śmieci, niepomyte naczynia mogą Ci nie przeszkadzać. Natomiast przychodzi taki moment, że robi się bardzo nieciekawie, że pojawia się niemiły zapach, pojawia się przeszkoda na podłodze, którą już ciężko uminąć więc warto sobie gdzieś to porównanie przenieść na, na nasze ciało czy nasze ciało, na ciało naszych pacjentów jeśli płyny dobrze krążą jeśli płyny tkankowe, krew żylna krew tętnicza, limfa oczywiście prawidłowo przepływa mamy ciągłe odprowadzanie wszystkich metabolitów związanych z przemianą materii mamy odprowadzanie tłuszczu, mamy dobrą odporność, mamy dobry transport limfocytów, co jest szalenie ważne, żeby odpowiedź układu odpornościowego w przypadku kontaktu z antygenem była jak najszybsza i żeby ciało pacjenta jak najszybciej mogło sobie poradzić z tym antygenem, który gdzieś tam wniknął do, do jego organizmu. Ale to nie wszystkie korzyści, które mogą wynikać z pracy z układem lymfatycznym, czyli nie tylko kwestia odporności, nie tylko kwestia obrzęków, ale jeśli już mówimy o obrzękach, to przecież szereg tych obrzęków to są właśnie pourazowe. To są wszystkie sytuacje u pacjentów pooperacyjnych. Każda operacja, każda blizna, z reguły na początku mamy problem obrzękowy. To również jeśli chodzi o rejon głowy i szyi. Problem bólów głowy, problem drenażu żylnego, problem z zatokami żylnymi mózgu, kwestia zawrotów głowy, częstych, nawracających problemów z zatokami, częstych przeziębień. I poprzez dobrze wykonaną pracę limfatyczną, płynową, można w znacznym stopniu pomóc naszym pacjentom właśnie w tych konkretnych dolegliwościach. Szeroko rozmiana profilaktyka. No, Wszyscy wiemy, że nie ma nic lepszego od profilaktyki, więc jeśli będziemy potrafili zastosować podejście limfatyczne po to, żeby wzmocnić, wspomóc ciało naszych pacjentów, w tym, żeby <laughs> przede wszystkim przepony w ciele pacjenta dobrze funkcjonowały, żeby ten mechanizm, jakim jest różnica ciśnień w poszczególnych jamach ciała, dobrze transportował płyny naszych pacjentów to na pewno będzie to korzystne dla osób które właśnie mają częste problemy z przeziębieniami chociażby mają problemy z zastojami żylnymi czy limfatycznymi w obrębie kończyn dolnych czy jamy brzusznej ogólne uczucie takiego obrzmienia uczucie sztywności osoby które borykają się z problemami w obrębie kończyn dolnych kostek właśnie pod koniec pracy te nogi są ciężkie to już może świadczyć o tym, że ten system drenujący jest niewydolny żeby problem nie narastał możemy wykonać naszą manualną pracę możemy przekazać pacjentowi jakieś fajne cenne wskazówki żeby problem nie narastał i dolegliwości się nie powiększały. Jakże często mamy w gabinetach pacjentów, którzy borykają się z rwami. Przecież rwa to jest również stan zapalny. Jakże często są pacjenci po urazowi, po naciągnięciu mięśni, w jakimś stanie zapalnym w rejonie kręgosłupa. Wtedy też poprzez dobrze wykonaną pracę limfatyczną, pracę płynową, jesteśmy w stanie wspomóc tych pacjentów do powrotu do zdrowia. Także. Mam nadzieję, że przekazałem kilka ciekawych argumentów na to, żeby spróbować popatrzeć na układ limfatyczny i ogólnie płyny w ciele troszeczkę szerzej, móc dostrzec szereg innych korzyści, o których może nie wiedzieliście albo może nie zdawaliście sobie sprawy, jakie mogą wynikać z pracy z układem limfatycznym. No i co mogę więcej powiedzieć? Zaprosić Was na szkolenie, które rozpocznie się już w przyszłym roku i którego terminy już możecie znaleźć na stronie Neuroprojektu.